W ramach przygotowań do rundy wiosennej drugoligowi piłkarze Siarki podzieleni na dwa zespoły zagrali w 24. edycji halowego turnieju imienia Mariana Lotycza w Jarosławiu. Łącznie w turnieju rozegrano 15 15-minutowych meczów. Zawody wygrał czwartoligowy JKS Jarosław przed Resowią i Siarką 1. Na czwartym miejscu uplasował się zespół z Sanoka, na piątym Siarka 2, na szóstym zaś Unia Nowa Sarzyna. Tytuł króla strzelców powędrował do Jakuba Głaza z Siarki 2, zdobywcy 5 bramek. W turnieju w składzie Siarki zabrakło m.in. Kamila Raduliego, który szuka klubu, oraz Łukasza Nadolskiego, który w minionym tygodniu po półrocznych występach w Siarce rozwiązał kontrakt z tarnobrzeskim klubem. W najbliższy weekend Siarka rozegra w Nowej Wsi sparing z Resowią, w niedzielę zaś zagra w turnieju Sieniawa Cup, gdzie obok gospodarzy wystąpią jeszcze zespoły JKS Jarosław i Resowi Rzeszów. Seniorzy Siarki przygotowują się do rundy wiosennej, z kolei najmłodsze roczniki trenujące w klubie rozgrywają turnieje w ramach halowej edycji zawodów z cyklu Siarka Cup. W miniony weekend w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 walczyły drużyny z roczników 2004, 2005, 2006 oraz 2007, której opiekunem jest trener Piotr Ordon. Dzisiaj przede wszystkim chodzi o grę, tak, żeby dzieci się dobrze bawiły, miło spędziły te niedzielne popołudnie i przede wszystkim gra, ogrywanie się z różnymi zespołami z regionu tutaj. Oni sami się palą do tego, tak, nie trzeba ich namawiać na treningi, sami przychodzą, chcą, no, chcą się czegoś nauczyć, tak, dostać w kość, że tak powiem i rozwijać się, tak, przede wszystkim. Właśnie, serca im nie brakuje. Znaczy serca im nie brakuje, no taki plus właśnie tych małych roczników, że tak powiem, młodszych, że oni naprawdę są w każdym momencie i w każdych warunkach gotowi do tego, żeby grać w piłkę. Rywalizację dwunastolatków wygrała Baszta Rytwiany przed Pogonią Staszów, piłkarskimi nadziejami z Mielca, Siarką Tarnobrzeg, kadetem z Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Orlikiem z Bojanowa. No myślę, że każdy turniej bądź jakaś potyczka z rywalami jest dla nich kolejną lekcją, nauką. Wiadomo, że raz się ponosi porażkę, co musi kształcić pokory, drugi raz ponosimy zwycięstwa, które tak samo budują jakieś ich morały. Także to jest taki główny cel tego, żeby nauczyli się rywalizacji sportowej. W sobotę 19 stycznia w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 zagrają zespoły z roczników 2008 i 2009. W niedzielę zaś odbędą się turnieje roczników 2010 i 2011. Z kolei w sobotę 26 stycznia piłkarska rywalizacja czeka dzieciaki z roczników 2012 i 2013. Trzecioligowi siatkarze Siarki mieli krótką przerwę w rozgrywkach, grali za to amatorzy w ramach rozgrywek Tarnobrzeskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. To jedyna sportowa inicjatywa w Tarnobrzegu skierowana do amatorów, która może pochwalić się ponad 20-letnim stażem. Jej głównym organizatorem jest były siatkarz Andrzej Sanojca, autor książki Historia siatkówki w Tarnobrzegu. Ja się tym zajmuję 60 lat, od 59 roku. W Tarnobrzegu. Wcześniej grałem w Resowi. Skończyła się liga, no wtedy no, lubię to i zorganizowałem, te KKF-y były, to były takie liga zespołów, którzy były rozgrywki międzyzakładowe. Turnieje, tak. Potem to wszystko dobrze, to ja to utworzyłem Ligę Nadwiślańską, Ligę Tarnobrzeską. Było tych lig pełno takich. Wreszcie w 1993 roku żeśmy konkretnie ustalili tą ligę, która do tej chwili to jest. Także to już czas przeleciał trochę. W obecnych rozgrywkach udział bierze 8 zespołów rywalizujących co drugą niedzielę w małej hali Mosir. Tytułu mistrza Talpsu broni zespół Grom, zaś rozgrywki rundy zasadniczej potrwają do połowy maja. To jest taki średni poziom amatorski, który jest dużo zawodników, którzy bardzo dobrze grają, a jest mniej, którzy na ten, bo w każdej zespole jest kilku dobrych, a kilku złych, tak żeby mniej więcej ten poziom ligi utrzymywał się na jakimś poziomie, żeby można było rozgrywać między sobą w jakimś poziomie zawody. Do bieżących rozgrywek Talpsu nie można się już zgłosić, można za to sprawdzić swoje siatkarskie umiejętności w 15. barbórkowym turnieju piłki siatkowej, który rozegrany zostanie w Tarnobrzegu w dniach 16-17 luty. Organizatorem zawodów jest Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej. Zgłoszenia do turnieju należy przesyłać na adres etalps@gmail.com do 30 stycznia.
Amatorzy siatkówki mają swoją ligę, mają ją również miłośnicy tenisa stołowego, którzy w każdy wtorek spotykają się w hali zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 1. W trzecim bieżącym sezonie zmieniona została formuła rozgrywek w rundzie zasadniczej. Przez niemal 3 miesiące rywalizacja toczyła się bowiem w 2 grupach. Generalnie trudno powiedzieć, czy ta formuła nowa się przyjęła. Na razie jest bardzo fajnie, to znaczy w pierwszej fazie rozgrywaliśmy mecze w 2 różnych grupach i teraz poszczególne drużyny w tych właśnie 2 grupach spotkają się między sobą w fazie play-off. W tym momencie wchodzimy w taki nowy jakby etap i ten etap jest, może być zaskakujący właśnie dla tych drużyn, które w grupie ze sobą nie grały. Więc jakby rozgrywki toczą się jakby od nowa. Spotkamy się z nowymi drużynami, z którymi gramy w fazie pucharowej i zwycięzcy przechodzą dalej na wyższy szczebel. Czyli rozgrywamy ćwierćfinały, później półfinały i później na końcu finał. W obecnym sezonie o tytuł mistrza Talpsu rywalizuje 15 drużyn z Tarnobrzega i okolic. Przy stołach spotykają się zarówno doświadczeni tenisiści, jak i amatorzy, osoby pełnosprawne i z różnym stopniem niepełnosprawności, kobiety, mężczyźni, młodzież i dorośli. Taka mieszanka gwarantuje dobrą zabawę, ciekawe pojedynki i sportową rywalizację na różnym poziomie. Wnuczka gra w drużynie, znaczy trenuje z panią Anią Szczepanik w siarce Tarnobrzeg. Natomiast ja 50 lat temu grałem w siarce. I teraz namówiłem wnuczkę, żeby pograła w tenisa stołowego, no i tak czekamy na sukcesy. Teraz jak gram, to uczę się coraz więcej rzeczy, gram z nowymi ludźmi i więcej się uczę. Czasami się rozpłaczę, ale dziadziu mnie pociesza. Nie jest źle, natomiast Maja ma problemy z tego względu, że ona jest jeszcze za mała i fizycznie słaba jest. I ona nawet jeżeli cokolwiek umie grać, to nie potrafi tego wykorzystać, ponieważ mocniej grają panowie. No i no, trzeba czasu po prostu, żeby nabrała takiego troszeczkę doświadczenia i wykorzystała to, co umie. Zakładałem, że łatwo nie będzie, ale że aż tak trudno, to też nie myślałem. Jednak poziom jest dosyć wysoki, zawodnicy tu trenują parę lat i mi się wydaje, że radzą sobie bardzo dobrze. Także może w przyszłości parę sezonów do przodu będzie trochę lepiej. Obecne rozgrywki Alcu weszły w decydującą fazę play-off. Po jej zakończeniu i wyłonieniu mistrzowskiej drużyny sezonu 2018-2019 rozegrany zostanie turniej o tytuł indywidualnego mistrza ligi oraz turniej Open. Jeżeli chodzi o mistrza Alcu, to są to rozgrywki zarezerwowane tylko i wyłącznie dla zawodników, którzy byli zgłoszeni do ligi. Natomiast na pewno rozegramy jeszcze dodatkowy turniej, taki Open, gdzie każdy będzie mógł się zgłosić do rozgrywek i zagrać o mistrza może Tarnobrzega, a może powiatu tarnobrzeskiego, a może tutaj naszego regionu generalnie.